dobry, ja nazywam się Anrika Koperska-Kolbusz, jestem dziennikarką Telewizja TV. Znajdujemy się dzisiaj na świątecznym, wielkanocnym spotkaniu Polskiego Czerwonego Krzyża. U mojego boku jest pani Ania Nobrowska, która jest PR menadżer właśnie Polskiego Czerwonego Krzyża. Chciałam zapytać, jakby mogła pani coś więcej opowiedzieć o dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry, miło mi też z państwem porozmawiać. Widzimy się dzisiaj z okazji Wielkanocy. Robimy to wcześniej, ponieważ nasi podopieczni, których tutaj będziecie widzieć na sali, dostaną paczki. I chodzi nam o to, żeby każdy stół w te święta, każdy stół, który potrzebuje, żeby mógł przygotować i śniadanie, i każda osoba, która potrzebuje, żeby nie była głodna. Teraz się widzimy na takim wczesnym lunchu, bym powiedziała, świątecznym. I mam nadzieję, że będzie plus minus około 150 osób. To są osoby potrzebujące, takie, które, o których wiemy, że będą potrzebowały wsparcia w tym roku. No i staramy się zapewnić też miłą atmosferę i święta. A jak to się stało, że ci podopieczni wiedzą, żeby tutaj przyjść, wiedzą o tym spotkaniu? Jak to się stało, że zostali waszymi podopiecznymi? Jedną z zasad naszego działania jest to, żeby mieć bliskie relacje z ludźmi, i to jest tak, że my wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy, znamy. My wiemy, ile mają dzieci, kto czego potrzebuje, więc po prostu zapraszamy ich osobiście. A działa to tak, że osoba, która czuje, że potrzebuje wsparcia jakiegoś, może się po prostu do nas zgłosić i wtedy w zależności od tego, czego ta osoba potrzebuje, staramy się pomóc, oczywiście w miarę możliwości. Zgłosić, rozumiem, można się gdzieś przez internet, tak? Czy telefonicznie? Najlepiej osobiście. Natomiast wszystkie namiary są na Mazowieckim Oddziale Okręgowym. Zapraszam do zajrzenia na stronę. I po prostu, jeżeli ktoś czegoś nie wie, to proszę nas zadzwonić i zapytać. Chciałam też zapytać o w najbliższym czasie, jakie kolejne będą wydarzenia właśnie Polskiego Czerwonego Krzyża i jakie będą udzielane pomocy właśnie takim potrzebującym. U nas się jak zwykle dużo dzieje. Na bieżąco mamy pod opieką seniorów. Mamy też pod opieką dużą grupę powstańców warszawskich, którymi zajmujemy się cały rok, nie tylko w czasie, kiedy są jakieś obchody. No i w tym roku jest 80. rocznica powstania, więc szykujemy się na coś dużego. A tak naprawdę nasza praca to jest też codzienna opieka, codzienna pomoc. Mamy klub seniora. Nasza młodzież pecekowska zajmuje się promocją wolontariatu, więc naprawdę pracy jest dużo. Rozumiem. Pięknie dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję i dziękuję, że państwo są naszymi gośćmi. My również dziękujemy.